Cześć, witam Was dziś na moim kanale. Dziś znajduję się na wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze, na punkcie widoku Szubienica. Drzewa trochę zasłaniają, ale coś widać przynajmniej. Ten budynek tutaj, pokażę Wam, o ten tutaj. Jeśli się nie mylę, to jest liceum Stefana Żeromskiego na ulicy Kochanowskiego. Aha, i kochani, ważne dwa informacje. Jedna i dobra, jedna dobra i zła wiadomość. Zacznę Wam od dobrej. Planuję założyć drugi kanał, ale na drugim kanale planuję nagrywać albo na hulajnodze, albo gry. A druga zła wiadomość jest taka, to jest na temat koronawirusa, że przez to, że każą zostawać w domu, to mogą być filmy rzadziej na kanale. Bardzo chcę Was za to przeprosić, że będą trochę filmy może rzadziej. I trochę będę też mówił o koronawirusie. Tak więc jak jesteście na filmie, to pamiętajcie, że jak wrócicie, skądś macie, byście umyli ręce, unikniecie zakażenia. Ja to też zrobię. Ale dobrze, już przechodzę do filmu. Tu widzimy, tu osiedle Ptasia. Ja tak to nazywam, to Ptasia. Tu widzimy, tu właściwie budynek szkoły numer 7. Tak, budynek szkoły numer 7. Na ulicy Sudeckiej, tu zaraz koło biuronki Circle K. A tam w oddali widzimy jeleniogórskie osiedle Zabobrze. To tam w oddali to chyba budynki. No, budynki. A stąd też widzimy tam w oddali o tam Lermarewen. Lermarewen, jeśli dobrze to mówię. A dokładnie widzimy tutaj Zabobrze 3. A tam widzimy komin od fabryki Tesco. Na razie pamiętajcie, żeby myć ręce przed koronawirusem, żeby uniknąć koronawirusa.